Od września na terenie całego naszego województwa wchodzi w życie uchwała antysmogowa, która zakazuje palenia węgla brunatnego, mułów i tzw. flotu. Polska Grupa Górnicza już wycofała się ze sprzedaży odbiorcom indywidualnym tego typu paliw. Czy ustawa jest idealna? Pytamy o to w Sosnowcu, który w ostatnich latach był jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast, jeśli chodzi o jakość powietrza. Znaczy, idealnych ustaw i aktów prawnych nigdy nie ma, bo w zmiarę rozwoju świata i naszego regionu, naszego miasta, te ustawy trzeba dostosować, czy uchwały do tego, co się wokół nas zmienia, jakość kotłów, jakość węgla i tak dalej, cały czas jakieś zmiany następują. Czy jest potrzebna? No pewnie tak, bo co roku mamy zimą problemy, tylko no, mnie boli na rzecz, że jak Państwo zwrócicie uwagę, zresztą to jest taki trochę przytyk do mediów, to w listopadzie, w grudniu czy w styczniu, gdy jest smog, mamy wielką lament, co się stało, walczcie z tym, samorządowcy nic nie robią, rząd polski nic nie robi, a w wakacje, gdy ustawa już funkcjonuje, mamy lament dziennikarzy, że a co z węglem, a co z mieszkańcami, a skąd wezmą pieniądze, a czy na pewno tak. I tutaj myślę, że trzeba by iść jednym zdaniem, jednym frontem przez cały rok i wspólnie razem, bo pewnie jakieś koszty wszyscy za tą ustawę poniesiemy, ale trzeba sobie zdać sprawę, że życie ludzkie i zdrowie ludzkie jest bezcenne i każde pieniądze wydane na to, żeby ono było jak najlepsze i jak najdłuższe, no są warte wydania i warte mówienia o tym i warte przygotowania jak najlepszych ustaw i uchwał. Wiele mówi się o ryzyku drastycznego wzrostu kosztów ogrzewania. Miasta naszego regionu robią wszystko, by dopłacać mieszkańcom do wymiany pieców. Z pewnością już tej zimy poznamy odpowiedź na kilka pytań.